Cześć, wyobraź sobie, że właśnie kogoś poznajesz i ten ktoś nie mówi po polsku, ale chce Cię poznać. No i trzeba się po angielsku przedstawić. To naucz się dzisiaj ze mną w 5 minut przedstawiać się po angielsku. Coś więcej niż my name is, opowiedzieć o sobie. Nauczę Cię tego w 5 minut. Do roboty. Nazywam się Elżbieta Nocoń i na co dzień pomagam właśnie w tym płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Dzisiaj pomogę Tobie płynnie i swobodnie z pewnością siebie przedstawić się po angielsku. To, czego najbardziej Ci potrzeba, to I'm. I am, I am, I'm. I tym jednym I'm zamiast oklepanego my name is, którego uczą się już dzieci w podstawówce, częściej usłyszysz I'm. I to I'm jest tak świetne, że po nim możesz dodać mnóstwo informacji o sobie. Zacznij więc od swojego imienia. I am Ela. Znacznie łatwiej niż łamiące język I am Elżbieta. I am Ela. Idź dalej za ciosem I am. I am Polish. Lub I am from Poland. Powtarzasz ze mną, ma się rozumieć? I am Ela. I am Polish. Lub I am from Poland. Podaj swój zawód. Podaj, czym się zajmujesz. I am a teacher. I am a language school owner. I have a language school. It's called Enzio. Just like the channel. I am an English teacher. I am a German teacher as well. I am, jestem nauczycielem angielskiego. Ten językowy przymiotnik idzie wcześniej, tak? I am an English teacher. I am a German teacher. W Twoim przypadku nazwa zawodu może być jednowyrazowa. I am an engineer. I am a doctor. I am a vet. Jeśli jesteś weterynarzem. Jeśli nie znasz nazwy swojego zawodu, możesz go sprawdzić. Masz gotową formułkę I am a. Tam popatrz, czy się zaczyna na spółgłoskę, czy samogłoskę. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, odeślę Cię już za niedługo. Będzie więcej takich gramatycznych filmików u nas na kanale. Mamy, jak się nazywasz, mamy skąd jesteś, mamy Twój zawód. Może teraz coś i pochodzenie. To może teraz coś takiego bardziej prywatnego, może coś ciekawszego niż takie formalności. A gdyby powiedzieć, czym się interesujesz, co lubisz, też jak najbardziej zaczynamy sobie w ten sposób. Może to będzie oklepane. Zobacz, będzie Ci łatwo wystartować. I am a big fan of... No i tutaj możesz dać. Football. I am a big fan of football. Okay, no I'm not. But I am a big fan of chocolate. Yeah, dark chocolate. Możesz tutaj dać wszystko, czego dusza zapragnie. Może to być sport, może to być muzyka. Zależnie od tego, gdzie jesteś, w jakiej sytuacji. I'm a big fan of Marilyn Manson or maybe Tina Turner. Classical music. Bach. Okej, jogging, co tylko w duszy Twojej gra, możesz dać później. Jest 15 innych sposobów, żeby powiedzieć, że się coś lubi, ale dzisiaj próbujemy dać Ci taki rozruch językowy, wychodząc od I am. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli to nie jest informacja tajna, łamana przez poufna, w ten sam sposób, jak o swojej narodowości, jak o swoim imieniu, zawodzie, powiesz, ile masz lat. I am 37. I am 37. How old are you? I am... Możesz mówić, ciebie nikt nie usłyszy, mnie usłyszy cały YouTube. I am 37. Popatrz, ile różnych informacji możesz podać tylko tym jednym zwrotem. To wyrażenie I am spróbuj sama dokończyć tą informacją zależną od sytuacji. I am new here. I'm new here. Czyli jestem tu nowa, jestem tu nowy. I'm new here. Może jesteś gdzieś na jakiejś imprezie, gdzie kogoś znasz, ktoś cię przyprowadził, więc powiesz I'm
John's cousin. I'm Lisa's neighbor. Jestem Johna kuzynem, jestem Lisy sąsiadem. Zwróć uwagę, że najpierw podaje się czyje, co. Twoim zadaniem po obejrzeniu tego odcinka jest wypisać sobie, przygotować sobie jak najwięcej informacji o tobie. Pomyśl o różnych sytuacjach, w których możesz ten zwrot, ten początek tak naprawdę zdania użyć, mieć gotowe. I teraz, im skrupulatniej wykonasz to zadanie, tym bardziej płynnie i swobodnie ruszysz w rozmowę, która na pewno będzie jakąś tam stresującą sytuacją, no bo te zdania wypowiadasz poznając kogoś nowego. To już tak troszkę nam daje jakby wystarczająco napięcia, żeby jeszcze się martwić o tym, jakby to poskładać po angielsku. Wypisz sobie to, co ja mówiłam. Ja trochę Ci w tym pomogę. Pod tym filmikiem znajdziesz planszę w PDF-ie do pobrania. Kliknij na przekierowanie na nasz blog. Tam masz to wszystko fajnie spisane i możesz też tam pobrać taki do wydrukowania szablon Twoich wypowiedzi, które sobie uzupełnisz. Będziesz mieć początki zdania, będziesz mieć też wolne miejsce na Twoje, tylko Twoje unikatowe informacje o Tobie, które nie powtórzą się w przypadku nikogo innego i te wypełniasz samodzielnie. A potem płynnie, swobodnie i samodzielnie mówisz po angielsku. Jeśli chcesz dopytać o coś, na przykład o zawód, który nie wiesz jak powiedzieć po angielsku, śmiało pisz tutaj w komentarzu, chętnie pomożemy, chętnie odpowiemy, bo wiesz co, właśnie tym zajmujemy się na co dzień, pomaganiem płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Bardzo chętnie przeczytam w komentarzu to, jak siebie przedstawiasz. Śmiało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.